Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem zakupowym. Jest to mała paczuszka ze sklepu Zielone Koty. Mała, ale bardzo wartościowa. To co w środku znajduje się w tym papierze, natomiast zaczniemy od tego co dostałam w gratisikach, a jest ich no dosyć dużo z tego co widzę. Ja jeszcze nie otwierałam tych gratisików. Troszkę Wam tu poszeleszczę, ale zobaczymy sobie razem, co w nich jest. Na początek mamy naklejeczki Handmade with Love. Fajne do wykorzystania. Mamy tu metalowy element ozdobny. Fajnie, bo metale też lubię. Mamy różyczki, 5 takich zielonych różyczek. Są tekturki z fabryki Veny. Słodziakowe, takie maleńkie, fajnie myślę sprawdzą się na przykład w Project Life albo w Travelersie. Jeżeli używacie małych ozdób do Travelersów, to te będą idealne. Mam tutaj paseczki z Craft O'Clocka. Te paseczki w Travelersach też można jak najbardziej używać. Fajne. To jest Mix Media, a to jest Friends and Craft O'Clock. Można je używać w Travelersach, takie, które są bardziej jednolite z jednej i z drugiej strony, bez na przykład takich obrazeczków, to ja też przerabiam na kwiatuszki papierowe. Mamy tu badziki, a tu jeszcze są, słuchajcie. O, jakieś auto przejechało ciężkie. Też z Mix Media, Craft O'Clock. Też bardzo fajne. Tu mamy badziki. Powiem Wam, że śliczne są. Takie dziecięce. Bardzo mi się podobają te tutaj, szczególnie ten z liskiem. Tu jest słonik. Tu też mamy słonika, misiaczka, serduszko. Bardzo ładne. Myślę, że do dziecięcych albumów na pewno będzie fajnie wykorzystać. I tu mam mintajowe papiery. To są dwie kartki z jesiennej kolekcji z zeszłego roku. Trafione w dziesiątkę, bo ja uwielbiam jesień i bardzo też lubię tą kolekcję. Tu mamy karty, natomiast tu mamy taką stronę i tu moje ukochane liście. Więc gratisiki bardzo fajne. Dziękuję bardzo. I już Wam pokazuję, co było w mojej paczce. Paczka, tak jak mówiłam, bardzo duża nie jest. To sobie odłożymy, ale dla mnie bardzo cenna i bardzo fajna. W ogóle jak do tego doszło? Otóż ja miałam koszyk chyba 2 tygodnie. Nie wiem, już jakiś dłuższy czas i czekałam, bo nie było cały czas dostępnych produktów, na których mi bardzo zależało. I tak się stało, że akurat skoczył jeden z tych produktów, mianowicie stemple od Tima Holca. Czaiłam się też na wykrojniki. Wykrojniki nadal były niedostępne, ale stwierdziłam, że skoro wjechały na sklep te stempelki, to sobie wezmę. Ale do tego zaraz. Tutaj mam, słuchajcie, foliki na kartki DL. Mam tutaj też wstążeczki z Old Fashion Ribbon i tu mam taki malutki do tapowania. Z jaką myślą to wzięłam? Chciałabym sobie to sprawdzić na tuszach, na oksajdach. Do tapowania takich maleńkich elementów. To jest malusieńkie, bo to ma chyba 0,5 cm, no niecały. Tak 8 mm bym powiedziała. Więc do tapowania takich maleńkich rzeczy, jeśli mi się to sprawdzi, no to na pewno sobie więcej dokupię, żeby mieć do dużych tuszy, znaczy no w ogóle do tuszy, szczoteczkę i właśnie taki maleńki pędzelek. To jest ze Stamperii. Dalej, mamy tutaj te wstążeczki z Old Fashion Ribbon, takie właśnie już jesienne kolorki, moje ukochane.
Ukochana pora roku, więc i na kolorki trzeba się przerzucić. Mamy tutaj też Old Fashion Ribbon, taką paczkę, gdzie jest 5 różnych kolorów, takich dobranych kolorystycznie. Tu mamy taki łosoś, róż, brudny róż, taką przygaszoną miętę, szary, także też bardzo takie fajne przygaszone kolorki. Wzięłam sobie też, może to przerzucę, wzięłam sobie też te wstążeczki z Craft & You Design, zestaw kolorystyczny i też takich właśnie już jesiennych kolorkach. To jest Vintage Ribbon Set 12. Ich tutaj jest, nawet nie wiem ile szczerze mówiąc, myślę, że po metrze chyba. Następna rzecz to jest stencil i to jest ze Stampeli. Ja nigdy, słuchajcie, ze Stampeli stencil nie miałam. Ten ma 12×25. I już Wam otworzę, żeby... uda mi się, czy mi się nie uda? Chyba mi się nie uda. Żeby Wam pokazać, jak wygląda cały... czy tu jeszcze coś jest po polsku, ale nie ma. Zresztą mówicie, stencil. Nigdy nie miałam ze Stampeli i po pierwsze bardzo mi się spodobał wzór, a po drugie no chciałam sobie wypróbować, jak te stamperiowe maski wyglądają i przyznam Wam, że dość cienka jest ta maseczka. Wydaje się na trwałą, no ale jest też taka cieniutka. Jest fajna, ponieważ ona mi przypomina takie stare jakby formularze do wypełniania. Mamy tutaj też skawy takie polane, mamy kleksy, mamy napisy. Ja ją wzięłam bardziej pod kątem zabawy tuszami w Junk Journalu. Więc sobie wypróbuję, bo jestem ciekawa tej maseczki. Mam tutaj Oxide'a. Nie wiem, czy dobrze przeczytam. Carved Pumpkin. Jeśli źle, to sorry. I wzięłam sobie go dlatego, że właśnie zbliża się jesień. Ja się już szykuję na jesień. Ja bardzo lubię tworzyć jesienne projekty. Takiego kolorku jeszcze nie mam. Jaki jarzeniowaty mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Mam tutaj jakiś ścinek białego papieru. Moim celem jest powiększenie zapasu oksydów, więc... O, faktycznie jak dynia. Ale fajnie, słuchajcie, bo takiego pomarańczowistego jeszcze nie mam. Na razie staram się uzupełniać te tusze na bieżąco, jak wychodzą nowe kolory, ale akurat te dwa ostatnie, które wypuścił Tim Holtz, będę kupować w świecie pasji, a tutaj sobie zamówiłam właśnie taki dyniowy do jesiennych projektów. No i stempelki. Zamówiłam sobie stempelek z AB Studio, taki lisek z, no, nie wiem, z kubeczkiem. To są stemple gumowe. Stemple z AB Studio są bardzo fajnej jakości. O, jaki maleńki. O ludzie, myślałam, że on jest trochę większy. No to nic. Taki maluszek. Jejciu, naprawdę maleńki. Ach, myślałam, że będzie większy, ale on ma, słuchajcie, mniej więcej 3,5 cm. One są fajne, bo są już tutaj, one są gumowe, ale z pianką. Wystarczy, że sobie to odkleimy i to nam się spokojnie do bloczka albo do platformy do stemplowania będzie trzymało. No naprawdę maleńtasek, no ale na jakąś słodziutką karteczkę czy tagusia się nada. Dorzuciłam sobie, ja już się tak wprawiam w te jesienne klimaty.
mamy tu stempel. Zamówiłam sobie pierwszy raz ze Stamping Bella. To jest Mochi Fall Girl. I to jest taka dziewczyna właśnie z liśćmi. Więc wiecie, moje klimaty. I do tego mamy cytat. I bardzo fajnie widziałam pokolorowany ten stempel. Słuchajcie, nie mogę się w ogóle skupić. Pierwszy raz nagrywam po urlopie i ta paczka w ogóle na mnie czeka. Ja długo na nią czekałam, bo byłam na urlopie, jak ona przyszła, ale w końcu się doczekałam. I tutaj, słuchajcie, mam piękną tą dziewczynę i ja widziałam ją pokolorowaną na jakby takie cztery style. Wiosna, lato, jesień, zima. Przepięknie to wyglądało. A ja dalej mam zajawkę na kolorowanie markerami. To chyba mi już nie minie, bo uwielbiam. Więc będę kolorować. I to akurat już jest bardzo duże. Wyciągam. Ja oczywiście standardowo nie czytałam, słuchajcie, jakie są rozmiary. No ona jest spora, ta dziewczyneczka. Ma powiedzmy około 12 cm, niecałe. 11,5 powiedzmy. I fajne jest to, że jest osobno ten cytat. O ile z cytatu nie za bardzo będę, podejrzewam, korzystać, o tyle ta dziewczynka bardzo, bardzo fajna. Uwielbiam stemple do kolorowania. I one są też już właśnie na tej piance, która idealnie nam się będzie trzymać bloczka albo maty do stemplowania. Słuchajcie, wynalazło się tu teraz takie ciężarówy pod pracownią jeżdżą. I to jest bardzo fajnej jakości. Właśnie porównywalne do Tima Holca. Też guma na takim fajnym piankowym podbiciu. I ostatnia rzecz, to właśnie na którą czekałam najbardziej, to są stemple. Stemple od Tima Holca, Stampers Anonymous. Długo na nie czekałam, one były dosyć długo niedostępne. Chciałabym jeszcze z tej serii, z tego rzutu, że tak powiem, tych stempli, i tam były wykrojniki takie fajne do journalingu. I te wykrojniki też bym bardzo chciała mieć. Stemple mi się bardzo podobają. Ja uwielbiam te stemple. Od Tima, one są bardzo dobrej jakości. Te stempelki są takie, że trzeba je powyciągać sobie. I też są właśnie gumowe z tą pianką, bez problemu się chwytają bloczka. Tu Junk Journala myślałam. Są świetne, bo są cyferki, są napisy, są takie nieregularne. Mamy takie jakby pieczątki, rączka, napisy, to już mówiłam wam. Cyferki, naprawdę myślę, że Hand with care. Myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Gwiazdeczki. Także bardzo się cieszę, że udało mi się je dorwać, bo czekałam na nie. No i tak wyglądają moje zakupy. Tak jak mówiłam, duże nie są. Jakby podstawą były te stemple, natomiast tą resztę sobie tak dorzuciłam. Dziękuję bardzo też za fajne gratisiki. Dajcie znać, co wam się najbardziej podobało w tych zakupach i może z czegoś korzystacie. To też koniecznie napiszcie w komentarzu i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.